koledzy ze szkoły Chławek. Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Już za kilka dni zasiądziemy wspólnie z naszymi bliskimi do wigilijnego stołu. Będziemy się opłatkiem śpiewać kolędy. Chcemy jednak już dzisiaj podzielić się z Wami tą radością, jaką płynie z narodzenia Pana Jezusa. Przez kilka ostatnich tygodni przygotowywaliśmy się, aby dziś zaprezentować dla Was to wyjątkowe przedstawienie. Była to dla nas nie tylko okazja do dobrej zabawy, ale także możliwość przypomnienia sobie o prawdziwym sensie Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że ten spektakl dostarczy Wam odrobinę uśmiechu, wzruszenia, wyleje Wasze serce otuchę, a także będzie okazją do osobistej refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Panie i panowie, zapraszamy na jesełko w wykonaniu klasy 4A oraz szkolnego chóru.
dobry Boże, obiecałeś naszemu narodowi Zbawiciela, który nas zwoli, przyniesie naszemu światu pokój. Ach, powiedz, kiedy to się stanie? Bądź pozdrowiona, Maryjo, łaski pełna, Pan Bóg nasz jest z Tobą. Kim jesteś? Co znaczy Twoje pozdrowienie? Nie bój się, Maryjo, jestem Archanioł Gabriel i Bóg posłał mnie do Ciebie, aby Ci przyniósł dobrą nowinę. Za 9 miesięcy urodzisz syna, któremu dasz na imię Jezus. Będzie on wielkim królem, a jego królestwo będzie trwało wiecznie. Maryjo. Gabriel, ale jak się to stanie? Duch Święty stąpi na Ciebie, dlatego chłopiec, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. Maryjo, czy zgadzasz się zostać jego mamą? Całe niebo czeka na Twoją decyzję. Oto ja, służebnica Boga mojego, niech mi się stanie według słowa Twego. Zgadzam się. Maryjo, jak bardzo się cieszę. Jaki jestem szczęśliwy. Ja też się cieszę, Gabrielu. Ach, z tego wszystkiego prawie zapomniałam. Maryjo, miałem Ci powiedzieć, że również Twoja krewna Elżbieta spodziewa się dziecka. Elżbieta? W tym wieku? Widać, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Muszę chodzić ją odwiedzić. Uda! Maria się zgodziła! Maria się zgodziła! Powiedziała tak! Uda!
smakują, to chętnie dla ciebie zrobią. Jak się czuję? To miło, że pytasz. Trochę mi ciężko, nie jestem już taka młoda. Ale to nie szkodzi. Cieszę się, że po tylu latach zostaniemy rodzicami. Witaj Elżbieto, witaj Zachariaszu. Jak dobrze was widzieć. Witaj Maryjo. Jaki to zaszczyt, że przychodzi do mnie matka mojego Boga. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego. Tak, to prawda. Jestem szczęśliwa i dziękuję Bogu za to, że zostanę matką Jezusa. Ale Elżbieto, anioł powiedział mi, że ty też spodziewasz się dziecka. Przyszłam więc trochę ci pomóc. Zachariaszu, a ty dlaczego nic nie mówisz? Ty, Mario, jesteś szczęśliwa, bo uwierzyłaś słowom anioła. Mój mąż niestety nie uwierzył, jak usłyszał, że zostaniemy rodzicami. Dlatego anioł powiedział, że Zachariasz przez jakiś czas nie będzie mógł mówić. Teraz rozumiem. A jak ma się nazywać wasz syn? Jego imię będzie Jan. On przygotuje drogę Jezusowi. Wiesz, Mario, jak weszłaś do naszego domu, Jan aż podskoczył z radości w moim brzuchu. Długo u nas zostaniesz? Tak długo, jak będziesz potrzebowała pomocy. Bardzo ci dziękuję. A powiedz, rozmawiałeś z Józefem? Jeszcze nie. I trochę się martwię, jak zareaguje, kiedy się dowie. Ale wierzę, że Bóg coś wymyśli. Na pewno coś wymyśli. Dobrym mężem, ale małego Jezusa bądź jak tata.
No, chyba usłyszał. To zadanie wykonane. Ale miałam dziwny sen. Nie, to nie był sen. Rzeczywiście odwiedził mnie anioł. Chwileczkę, co on powiedział? Aha, mam zaopiekować się Maryją i dzieciątkiem, które się narodzi. Ojej, zapomniałem, jak miał mieć na imię. Jak to było? Jonasz? Janusz? Jakub? Jarek? Chyba nie. O, już sobie przypominam. Jezus! Biegnę do Maryi i wszystko powiedzieć. Maryjo, Maryjo, już wszystko wiem. Anioł mi wszystko wyjaśnił. Nie musisz się o nic martwić. Wszystkim się zajmę. Józefie, jak się cieszę. Tak się martwiłam. Thank you.
Dobry wieczór. Czy znajdzie się u was wolne miejsce na nocleg? Wolne miejsce? Panie, wszystkie miejsca są już od dawna zajęte z powodu tego całego spisu. Wiem, że w mieście jest dużo ludzi, ale moja żona spodziewa się dziecka. Pytałam już w wielu miejscach. Czy może nam pani pomóc? Powiedziałam już, w gospodzie nie ma miejsca, ale jeśli chcecie, to mam niedaleko stajenkę, w której możecie się zatrzymać. Stajenkę? Nie, moja żona nie może rodzić w takich warunkach. Józefie, proszę, skuć się. Nie mamy już wiele czasu. Dobrze, czy można nam pani pokazać tę stajenkę? Oczywiście, chodźcie za mną. Już od dawna miałam ochotę na te kiełbaski z ogniska. O tak, te kiełbaski to był świetny pomysł. Uważajcie, bo zaraz wam spadną z tych kijów i znowu będziecie musieli iść głodni spać. O, Mądraliński się znalazł. Idź lepiej zobaczyć, czy z owieczkami wszystko w porządku. Już sprawdziłem. Są wszystkie 64 sztuki. Choć trudno było je policzyć, bo jak zwykle nie chciały stać spokojnie w miejscu. Najwięcej problemów jest zawsze z tym czarnym. Przecież w ogóle jej nie widać. Dziś wcale nie jest tak ciemno. Spójrzcie na tą dziwną gwiazdę nad miastem. Wydaje się jakaś inna. Rzeczywiście! Nigdy jej tu nie widziałam. A! To jest światłość! Co się dzieje? Ratunku! Nie bójcie się, pasterze. Przynoszę wam radosną wiadomość. Dziś w nocy narodzi się wasz Zbawiciel, Boży Syn. Pójdźcie do miasta, a tam znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żółwku. Chwała Bogu na wysokościach! Chwała!
Szybko, musimy jak najszybciej iść go zobaczyć do Betlejem. Chodźmy więc prędko do Betlejem. Do Betlejem. Na koniec naszego przedstawienia zapraszamy wszystkich do wspólnego zaśpiewania kolędy Bóg się rodzi. Yeah.
Bożego Narodzenia to czas, w którym powinniśmy być razem. To czas, w którym jeszcze mocniej otwieramy nasze serca na drugiego człowieka. To czas wzajemnego przebaczenia i pojednania. Dlatego życzymy Wam z całego serca, abyście w czasie nadchodzących świąt byli otoczeni bliskością rodziny i przyjaciół, a Wasz dom napełniony był ciepłą i radością. Z okazji świąt życzymy też sobie i Wam, aby nasza szkoła coraz bardziej stanowiła prawdziwą wspólnotę, w której panują wzajemny szacunek i życzliwość. Urodzin zwykle nie świętuje się bez tego, kto je właśnie obchodzi. Dlatego życzymy, aby Pan Jezus, którego narodzenie wspominamy, narodził się w sercu każdego z Was, przynosząc ze sobą miłość, pokój i nadzieję. Radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Moim koleżankom i kolegom z całego serca życzę.